Sekcja komentarzy wewnętrznych, niedziela wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór Tomku. Witam cię Piotrze. Jak się masz w ogóle? Doskonale się da mam. Dawno nie raportowałeś, bo widzę, że schudłeś ten sweterek tak No też, właśnie ten już ten nie. Wyszczuplający. Już nie już sweterek wyszczuplający. Tak. Myślę, że będziemy musieli przejść do fazy drugiej, czyli posłuchać Tomka i zacząć się ruszać. Mhm. Dobrze, to tak zrobimy. Ale mogę cię szokować. Mm. Słucham. Przybiłem się do tego, że przebiegnę na koniec tego roku półmaraton. Co? No fajnie Piotr, że nie? masz takie Super. Że się przebijasz tak. Ja, który no, nie lubię biegać, ale powiedziałem, na obrad. Tam, tam radę Zanim przejdziemy do naszych głównych wątków Chciałem podziękować naszym Wspierającym, naszym subskrybentom Widzom, którzy kupują Nas, którzy kupują nam Kawę, przez co wspierają kanał Patronom Wielkie dzięki również Naszym partnerom firmie Helikon, firmie Pitbull i przechodząc już do rzeczy, chciałem tutaj kilka cytatów. A, a możemy, zanim się rozpędzisz odcinkiem, tylko na chwilę wrócić do poprzedniego? Tak, słuchaj. O, o, do programu Rodzina na swoim w spółkach Skarbu Państwa. Bo ja chciałem skorzystać z tej y, okazji i pozdrowić. Y, po pierwsze, kibiców chemika, Police i, i takiej drużyny siatkówki, i też y, kibiców y, unitarnów drużyny żużlowej. Myślę, że będą doskonale wiedzieli, do czego zmierzam. A mianowicie do tego, że obie drużyny będą miały duży problem, żeby dokończyć sezon, a już w przyszłym sezonie, co będzie, to nie wiadomo w związku z problemami w grupie Azoty. I tylko tak pokrótce, no tak się kończy właśnie zabawa niekompetentnych ludzi w bardzo dużych podmiotach gospodarczych, państwowych, gdzie zabrakło ewidentnie na bardzo wielu etapach Ludzi, którzy by się na, temat, na temacie znali. To znaczy, począwszy od tego, czy jakiś projekt realizować, poprzez to, jak go zaplanować, a potem jak go wdrożyć. No i rezultat jest taki, że nasz, jeden z naszych narodowych czempionów, a w zasadzie firma, która powinna być e, narodowym czempionem, ma gigantyczne problemy. I one za chwilę się przełożą również na rolnictwo, no bo grupa azoty to też jest jeden z. Y z dużych dostawców nawozów sztucznych na, na, na nasz rynek no więc y, to tylko tyle nie? żeby zdawać sobie sprawę że y, czym się kończy dyplom szybka ścieżka dostępu do pieniędzy dla nas wszystkich bo, bo, bo tak naprawdę my za to zapłacimy jako społeczeństwo cenę przepraszam, to musiałem to powiedzieć bo mi to bardzo wkurza darmowe ręczniki na wszystkich basenach Niedźwiedź polarny w miejskim zo. Parlament bez narkotyków do 2020 roku. Na samym końcu tej pieśni pozwólmy odejść imbecylom. Śpiewa pan, który nazywa się Gnar i był byłym komikiem, czy znaczy jest komikiem i aktorem i w 2010 roku startowali jako partia w wyborach na Islandii. Tak, no? Bez, pa bez partii. Trzeba, partia. trzeba szybko, szybko do brzegu wytłumaczyć naszym widzom, że to po pierwsze, to nie jest jakiś odcinek Monty Pythona. Po drugie, to nie jest nasz, nasze hasła polityczne partii, bo nie chcemy jej zakładać. Tylko to jest sytuacja, która miała miejsce w 2000, na przełomie 2009-2010 roku w Reykjaviku dokładnie, czyli to jest partia, która wygrała wybory do Rady Miasta i której lider został burmistrzem rejkiawiku, a cytat ten bardzo dobrze pasuje do dzisiejszego, do dzisiejszego odcinka, bo chciałem z tobą pogadać o, o społeczeństwie obywatelskim. Znaczy o tym, że czasami przychodzi taki moment, że trzeba wziąć sprawy w swoje ręce. No ale to właśnie mówiłeś o unitarnów i tak dalej, nie? Czy to już... Czy ten moment już, nie wiem, jest już przełomowy? Ile jeszcze takich rzeczy musi się wydarzyć, żeby... Żebyśmy jako społeczeństwo zaczęli interweniować. Nie? Znaczy ja bym na to spojrzał inaczej. Nie na to, czy, czy to już jest moment. Yy, tylko na to, że mija 35 lat, kiedy, kiedy teoretycznie yy, mamy możliwość, my, jako, jako obywatele, mamy ścieżkę dostępu do Sejmu, ale w zasadzie nigdy tak naprawdę porządnie z niej nie skorzystaliśmy. Nigdy nie wyrobiliśmy sobie takiej, takiej realnej ścieżki, którą moglibyśmy podążać i, i żeby. Przyjść tam z projektem ustawy, ze zmianami i powiedzieć: chcemy czegoś. Ja, ja, szukając materiałów do dzisiejszego odcinka, gdzieś tam dogrzebałem się do roku 2019 i zobaczyłem: jak zobaczyłem listę ustaw, które ugrzęzły w lodówce sejmowej, i tam wiesz, 1300 dni są już 1200, 900, no to pomyślałem sobie, mm, fajnie, nie? Ale, ale jestem przekonany, że to, co my dzisiaj oglądamy, jeżeli będziemy się. Dawali usypiać, tudzież nasza uwaga będzie odwracana właśnie takimi sytuacjami, jak, nie, jak mamy dookoła siebie operacja Orlen, wampiryna, to prawo-lewo nagrania. Prawo, lewo, nagrania będzie sprawiedliwość, nie będzie. Czy w tym tygodniu będzie dyskusja o aborcji, czy w tym tygodniu nie będzie dyskusji o aborcji, i na czyim stanie? To, to będziemy mieli tak, jak mamy obecnie. Ta sytuacja z, z Reykjaviku to trzeba. Wrócić jakby do, do tego, co tam się wydarzyło. To już jest środek kryzysu, który oni wtedy mieli gospodarczego, który skończył się bankructwem państwa. Mm. I jak ta historia pokazuje, nawet z bardzo abstrakcyjnej sytuacji i formuły, może się zrobić, zrodzić coś realnego, coś ciekawego, i w moim przekonaniu, to, że my tutaj dzisiaj siedzimy w tym studiu i sobie rozmawiamy, to jest taka trochę abstrakcyjna sytuacja dwóch gości sobie rozmawia, ale dlaczego to nie miałoby się przerodzić w coś konkretnego? Mówię o, o tym, że dzisiejsze social media, ze wszystkimi swoimi minusami, o których też będziemy y, dzisiaj rozmawiać, dają jednak taką możliwość aktywizacji ludzi. To znaczy, tego, żeby nasi widzowie zastanowili się, y, y, czego chcą, i jeżeli uznają, że to co my im proponujemy czy mamy chcemy zaproponować jest sensowne to żeby nas w tym wsparli bo jak my tego nie zrobimy to obawiam się że żadna partia polityczna tego nie zrobi i to nie dlatego Tomek że ta jest lepsza a ta jest gorsza czy tylko dlatego że te partie zauważ że one już tak się okopały na swoich pozycjach że gdyby one dzisiaj chciały wprowadzić jakąś, roz, jakieś rozsądne zmiany, a rozsądne zmiany to jest kompromis. Nie? Dobry kompromis to jest taki, gdzie, z którego wszyscy są niezadowoleni. E, czyli żeby wprowadzić jakieś rozsądne zmiany, należałoby wziąć pod uwagę interesy bardzo wielu grup społecznych. No a te partie nie są związane z bardzo wieloma grupami społecznymi, tylko mają swoje takie żelazne, tak zwany żelazny elektorat. I one nie mogą zrobić nic wbrew opinii, czy też oczekiwaniom tego żelaznego elektoratu, bo stracą głosy. Więc szanse na to, że zaproponują nam coś sensownego są bardzo małe. No bo wiemy, że są ograniczeni swoim elektoratem, swoim żelaznym elektoratem. No i teraz przychodzi, przychodzą tacy ludzie jak my, tudzież przychodzą te mm, inicjatywy obywatelskie, którzy są, ludzie, którzy są niezwiązani z polityką, ludzie, którzy mogą zaproponować rozwiązania, które uważają za słuszne, a które... Nie muszą spełniać oczekiwań żadnych elektoratów. One po prostu czemuś mają służyć. I, I dlatego uważam, że jest bardzo ważna dyskusja o podjęcie takiej dyskusji o tym e, społeczeństwie obywatelskim i o, o tym, żebyśmy my znaleźli, wypracowali w końcu takie, fo, taką formułę, czy też takie formuły, które działają. Mm, które doprowadzą do tego, że my jako obywatele we własnym, dobrze pojętym interesie jesteśmy w stanie pójść, stworzyć coś, zanieść to do Sejmu i powiedzieć: A teraz panowie, my wam mówimy, sprawdzam, chcemy zobaczyć, w co wy z nami tak naprawdę gracie. To znaczy, czy wy jesteście tam dla nas i przy okazji dla siebie, czy też tylko dla siebie, albo dla siebie i dla kogoś, o kim nam nie mówicie, że jesteście. Bo dzisiaj wiesz jest kampania wyborcza, my co cztery lata oddajemy głos, patrzymy na różne programy polityczne. Z czym się utożsamiamy? Z czym się nie utożsamiamy? Przeważnie już dysku, dyskutowaliśmy o tym wielokrotnie. Wybieramy jakieś mniejsze zło. Ale w momencie kiedy my tworzymy tą ustawę i zanosimy, my nie tworzymy, my nie wybieramy żadnego mniejszego zła. My, my tworzymy dokładnie to, czego chcemy. Czego byśmy, czego oczekujemy. No i teraz Ci panowie, od prawa do lewa, choć nie wiem, czy to jest dobre określenie dzisiejszej sceny politycznej, bo tam ani prawa, ani lewa nie ma, jest po prostu jakiś taki układ dziwny. Mus Będą musieli... Koalicja Okrągłego Stołu. Na przykład. Myślałem o tym, nie? że to, to już wielokrotnie temat podejmowany, że to te same twarze, które się tam wracają, przewijają i cały czas mówią nam, jak my mamy, mamy żyć. I robią to z uśmiechem na ustach, robią to za nasze pieniądze. A ty widziałeś tą posłankę, która teraz weszła za tam chyba Kamińskiego? Czy za tych. No widziałeś tak, ją? tak. widziałeś tak. ją, jaką ona miała drogę polityczną. Ależ. No bardzo. Liszcz. no Zebrała bardzo dużo doświadczeń, to teraz będzie mogła je wnieść do Sejmu. Jest Ż zahartowana w bojach. Pierwszorzędny żeglarz. Umie wybierać wiatr z każdej strony. Ale to wiesz co, jakbyś tak się zastanowił, to większość z nich tak sobie żegluje, żegluje, żegluje. E, ja to, mnie to się najbardziej śmiać chce z tego, tego raportu byłego prezesa, a w zasadzie z inspiracji pewnie, byłego prezesa Telewizji Polskiej, który tam... O, też widziałem. Świetny dokument, naprawdę... Ciężko tylko znaleźć ja na niego. Ciężko, ciężko znaleźć tylko nazwę dla niego, na niego, czy to jest jakiś, jakiś raport. Bo to... Chciałbym wrócić. To jest raport. Wiesz, Chciałbym, wie, moja wie, droga. Wie, wiesz z mi się ta sytuacja kojarzy? Z tą, z tą sceną chyba z rozmów kontrolowanych, tak? Jak on podchodzi do szafy i zaczyna do niej śpiewać. O, tak. I to jest dokładnie to, to jest jarząbek. No, który wrócił z oceanu. No, który wrócił z oceanu i, poinform, i szuka poinformował, poinformował prezesa, gdzie są winni. No więc, ale wracając na Ziemię i kończąc z Jarząbkiem, to, to wiesz, to fajnie by było hmm, w końcu dorobić się po tylu latach e, takiego formatu, formatu, czy też takiego systemu, który nam realnie pozwala wnieść coś i, zob i zobaczyć, nie? Bo jeżeli ci, ci panowie, którzy teraz teoretycznie są tam dla nas i, i jakby z naszego powołania, w ogóle się tym nie zajmą, no to, to, to brak odpowiedzi czy brak reakcji też jest odpowiedzią. Tylko że my wtedy będziemy musieli przejść do naszego kolejnego prawa, bo my mamy prawo inicjatywy tak, ustawodawczej, do naszego kolejnego prawa, to jest prawo do protestu. Eee, oczywiście nie, nie bardzo yy, mi się podobało to, co się w tym tygodniu wydarzyło, jeżeli chodzi o rolników, znaczy formę, jaką to przyjęło, bo, bo to się przerodziło po prostu w... Taką... A w co się miał przerodzić? A czego ty oczekiwasz, że, że oni nam pójdą i będą malować kredkami. Nie, e, no nie, zabijajcie nie. rolników? No nie, nie, nie. nie, nie bo ostry protest nadal jest protestem. Że złożą na, kwiaty? Natomiast protest ludzi, którzy nie są w stanie ustać na schodach ruchomych, e, bo tak się zmęczyli protestowaniem, powoduje, że ten protest w przestaje być skuteczny, Tomek, bo, bo bardzo łatwo jest wyciągnąć ten jeden moment i wszystkich wrzucić do koszyka i powiedzieć: widzicie? To wiesz o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że jeżeli ta forma protestu przestaje być yy, albo no nie, nie wiem jakie słowa, jak, jak to ująć, nie? Wychodzi poza jakieś takie rozsądne normy, to bardzo szybko można się z tego to wyśmiać i powiedzieć: "No a to tych panów nie ma co słuchać, bo zobaczcie sami". To o to mi tylko chodzi. Że nie zgadzam się. Nie zgadzasz się? masz prawo się nie zgadzać ze mną. No to, to... Power. Tylko. Tylko. Dobra, no to. No to, no to ile to już czasy trwa? Ile oni już tam stoją na tej granicy starych? To trzeba też się postawić, wiesz, w sytuacji tych wszystkich ludzi, nie? Ale wiesz, co, to I, nie jest... I, i, I wiesz, i to teraz znowu ci od y, tam co do niedawna jeszcze rządzili, przerzucają winę. Jak ja widzę znowu słynnego naszego Janusza mhm. Kowalskiego, że tam. To, to, no co ci powiem? Przecież znasz moje zdanie, jak takie sprawy już dawno powinno się rozwiązać. Nie? No, ale wiesz, ale. Wracając ale... do naszego Aha. pomysłu, teraz wiesz, no jest tam ileś tych rolników i tak dalej. No I moim zdaniem yy, my i wszyscy, tu nasi widzowie, też jesteśmy tym winni, bo social media są dzisiaj narzędziem, które każdy z nas ma w ręku. Teraz no, nawet biorąc ludzi z tego kanału, nie, jeżeli 190 tysięcy ludzi zaczyna siać te treści, zaczyna się nimi dzielić, nie? zaczyna nie wiem, komentować pod jakimś tam, na jakimś profilu polityka, na, na tym X-ie, czy na, na Facebooku i tak dalej, czy w jednym momencie 190 tysięcy ludzi rzuci komentarz, ej, gdzie jest to, do czego się przybiłeś w wyborach, ej, gdzie jest to, yy, gdzie jest to obniżenie składki zdrowotnej, nie? Co jest z wami, nie? To mi się wydaje, że ma to jakąś, on to wtedy widzi, oni to wtedy widzą, czytają, sądują, bo oni tak tak sobie tam wszystko to ważą, nie? Czy to będzie temat nośny i tak dalej, czy ludziom zależy i tak dalej, nie? Teraz weźmy, oprócz tego, że rolnicy przyjechali do Warszawy, że oni to po prostu wszyscy sieją, nie? Że też tam, znaczy to też się po części dzieje, nie? No bo widzimy, jak gdyby, taki bezpośredni przekaz. Czy z granic, czy, czy z protestów i tak dalej. I, I też sami już widzimy, jak gdyby, dwie strony tego obrazu, nie? Tu... Wiesz, w TVP, czy tam w tvn widzimy, jak oni tam leją tą gnojówkę, biją, walczą się i tak dalej, ale tu jest gość ze środka, który jednak pokazuje inny obraz, nie to też daje do myślenia. Ale I ja powinno się, dawać do myślenia. Ja się Tomek w pełni z tym zgadzam, ale ja bym poszedł o krok dalej, bo dla mnie to, co się wydarzyło w tym tygodniu w Warszawie, te protesty, one pierwsza faza tego powinna być taka, że w, o, o tym dyskusja o, o tym społeczeństwie obywatelskim, że najpierw. Bo ci goście tego nie wymyślą z różnych powodów. Część z nich jest u kogoś w kieszeni, reprezentuje jakieś lobby i tego nie zrobi. Część nie ma pojęcia, bo nie przyszła tam po to, żeby pracować, tylko przyszła po to, żeby dostawać diety poselskie i, i, i siedzieć i udawać. I nawet się nie pojawiają w tym Sejmie za bardzo i nie wiedzą, o czym jest dyskusja. Chodzi o to, że zanim te protesty. to, to, to jakaś grupa. Która reprezentuje tych rolników, powinna przyjść z gotowym rozwiązaniem. Po prostu położyć takie dobrze opracowane, rzetelne rozwiązanie, wyważone, po to, żeby nie było od razu argumentu, żeby to odrzucić, bo to utopia położyć i powiedzieć: to jest to, czym my jesteśmy zainteresowani. To. I poniżej tego my nie zejdziemy. I dopiero jak panowie się tym nie zajmą, albo zaczną coś tam, to się przyjeżdża traktorami, i mówi, no to teraz przechodzimy do fazy drugiej, aktywnego bardziej lobbowania, czyli protestowania. I, i o tym samym mówię w, w bardzo wielu przypadkach, że myśmy się zobacz, jak łatwo jest taki protest odrzucić, jak on nie ma te, tej podbudówki w postaci konkretów. Co chcecie? Co chcecie? Nie, to, to się zbije, argumenty, no mówi to, się tutaj. ale To teraz zobacz, no, zaczynaliśmy od Islandii, nie? Mm -hmm. Czy to w tej ludzkiej naturze nie jest tak? że trzeba tego człowieka doprowadzić już do tego skraju i on sam się doprowadza, bo nie, nie widzi pewnych rzeczy do przodu, nie? No tak tak ale... jak w Islandii. Widzisz, że oni doszli do bankructwa, gdzie grupa komików powiedziała będziemy kraść, nie będziemy nie spełnił do... żadnych obietnic. Nie nie tak, nie? Że, że będziemy robić różne wszystkie dziwne rzeczy, wszystko wam obiecamy, ale to będą tylko obiecanki. No ale zobacz, jest paradoks, że mówiąc takie I rzeczy... jeszcze zrobili, ale Aha. no coś tam coś tam zrobili, nie? Coś tam stworzyli. I tak, tak samo jest tutaj, nie? Że, że my znowu musimy dojść do takiego samego, zejść na same dno, żeby się odbić, nie? żeby zrozumieć jasne, tylko, tylko różnica jest taka, że moim zdaniem to, co się teraz dookoła nas dzieje, to znaczy tak jak świat się szybko, to znaczy jak te zmiany przyspieszyły, zarówno to, co nam próbuje tam Zielony Ład zgotować, ale też różne inne zmiany na świecie, powoduje, że my za bardzo nie mamy czasu na to, żeby to odwlekać, żeby to przekładać na później, bo nas po prostu jak salami pokroją z tych naszych praw, z różnych rzeczy, bo ja sobie tak pomyślałem, choćby kwestia podnoszona wielokrotnie tutaj w programie gotówki, Gotówki, nie? Zabierania ludziom gotówki. Ja uważam, że w momencie, kiedy zostałoby mniej lub bardziej otwarcie powiedziane, że za zabieramy się, myślimy o wycofaniu gotówki, to to się powinno w Polsce skończyć tak, jak próba zabrania broni ludziom w Teksasie. E, bo, bo, bo raz, jak my ten Rubikon przekroczymy, to już nie ma powrotu. Jak nam tą gotówkę zabiorą, to jesteśmy zdani potem na to, co tam dalej na nas czyha. I z bardzo wieloma rzeczami tak to wygląda. Już zostaliśmy okrojeni jak te, te plasterki zostały odcięte i ich się już nie da przykleić z powrotem do tej laski salami. Wiesz o co chodzi. No choćby sprawa, o której rozmawialiśmy przed programem, czyli sprawa nabrzeża portu w Gdyni. Tak? Czyli sprzedanie stoczni Gdynia Chińczykom 600 metrów nabrzeża, które, do którego prawa ma, ja ma tam spółka, która to kupiła chińska do 2089 roku. No, można dyskutować o tym, jak sprzedano, rynek, co sprzedano. To. Wolny rynek. No dobra. Ale czy to jest normalne, że 600 metrów na daje przychód naszemu budżetowi 254 tysięcy złotych rocznie? W postaci opłat, i teraz oni wnoszą o jakieś aneksowanie tego przez śmiech. 20 tysięcy na miesiąc. Czyż 20 tysięcy na miesiąc. To Skoro to jest... żeśmy nie wiedzieli, może byśmy sobie wydzierżawili też. Nie? No wiesz, nie oni, oni tak płacą tytułem dzierżawy, ale są właścicielem, no bo wiesz, bo oni kupili całą spółkę. To jest, no ale ktoś to w 2005 roku yy, sprzedał. Tam też jest taka historia, do której jeżeli ktoś z będzie chciał, to niech sobie wróci. Jak to się stało, wyjątek? Bo przecież mogło, mogło miasto odkupić to. No ale nie odkupiło. No i teraz się zastanawiamy, co z tym fantem począć. Ale takich sytuacji mamy coraz więcej, więc... I... Gotująca żaba. Tak. Tylko, że jeżeli my będziemy czekali, aż właśnie politycy spojrzą swoim łaskawym okiem na to i coś z tym zrobią, to się nie doczekamy. I to nie chodzi o to, o to kto dziś sprawuje władzę, czy kto jutro, czy kto ją sprawował wczoraj, tylko generalnie. Oni są zajęci samym sobą. Ja, już widać, że to jest tak, że tam wrzucą nam jakąś jedną na, na otarcie US, każdy wrzuci jakąś jedną swoją ustawę, żeby, żeby powiedzieć, że coś zrobił, żeby nie było, że nic. Ale nam chodzi o konkrety, bo nas dzisiaj bolą e, bardzo konkretne sprawy. I, I za to się trzeba zabrać. I nie ma innej, moim zdaniem, nie ma innej metody na to, niż zrobić to konkretnie, porządnie i zobaczyć. Oczywiście, że nie ma gwarancji sukcesu, bo tak jak, tak jak yy, mówiłem, nie wiemy do końca, w co ci panowie z nami grają, bo to, co oni deklarują, a to, co robią, no, sytuacja z Reykjaviku pokazała, że przyszła partia, która powiedziała, nie zrobimy nic, nie spełnimy nic, ma być miś w zoo i darmowe ręczniki i ludzie ich wybrali, bo wiedzieli, że w zasadzie to jest to samo, co mówią im inni, znaczy... I, a może jest szansa, że zrobią... Że, że przynajmniej, wiesz, będzie odwrotnie. To znaczy, zrobią coś konkretnego. Nie, no nie podejmując walki, już przegrałeś. O tym jest... O tym jest rozmowa. No i teraz wcześniej powiedziałeś o, 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 o social mediach. Ja widzę bardzo dużo, w ogóle o tym całym dzisiejszym świecie, nie? Ja widzę bardzo dużo niebezpieczeństw, o których rozmawialiśmy wcześniej. Szczególnie dla młodzieży, ale dla nas też, bo nas to odciąga, profiluje, bombarduje, ale są też plusy tego, to znaczy my musimy się postarać przekuć te to co tam jest na jakieś na jakieś konkretne e, rzeczy no, konkre konkretem może być to, że jeżeli, e, tak jak już wcześniej w programach się parę razy przewinęło, a, a będzie odcinek z Radkiem Pogodą o tym taki e, już bardziej, bardzo konkretny no to możemy się postarać Bazując na tym kanale, postarać się coś ruszyć do przodu. Czy to się okaże skuteczne, czy nie? Nie wiem, zobaczymy, ale jeżeli nie spróbujemy, to się nie przekonamy, tak jak powiedziałeś. No jak nie zaczniesz jakiejś walki, ale do tego, żeby to się stało, to też musimy mieć wsparcie naszych widzów. To znaczy, oni muszą rozumieć, o co my tutaj gramy. gramy... Nie chodzi tylko o to, żeby, bo oczywiście zaraz. Bo będzie jak gdyby zbiórka docelowa, to, to ja, nie chodzi też o te same pieniądze i tak dalej, bo nawet uzbierać pieniądze przy takiej ilości, to już nieraz tutaj mówię, no wyobraź sobie, że no nie wiem, mamy te 190 tysięcy ileś tam na Facebooku i tak dalej. I niech z tych 180 tysięcy każdy da jeden złoty raz w miesiącu. No taki projekt, nie? żeby tam wynająć tych ekspertów od danej dziedziny, żeby coś napisali i tak dalej, później go wypromować, nie? ale to też chodzi o, jak gdyby rozsiewanie tych treści, nie? że coś takiego jest, nie? Później jak gdyby, debata, uczestnictwo w tej debacie i, i jak gdyby te kontrargumenty dawać tam w tej sieci i tak dalej, Bo mi się wydaje, że to jest też moc, nie? Ale oczywiście, bo zbierasz, bo, bo to, to jest... Dużo większa moc niż tam, bo, bo nie sztuka jest stworzyć projekt, tak jak mówisz, te projekty w zamrażarce, one były, ale kto o nich wiedział? Czy szersza opinia publiczna wiedziała o tym, że tyle projektów jest w tej zamrażarce, jakie są to projekty, czego dotyczą, jak to wpłynie na nasze życie? No tak, Tomek, tylko, tylko widzisz, tu się bardzo wiele łączy wątków, takich, o których w Polsce się Niechętnie mówi. Pierwsza to już jest w ogóle to tabu pieniądza, to znaczy zbierania pieniędzy, kwoty, kto to, bo ja się ludziom od razu źle kojarzy. Jak, 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 ta, jak ta kwota ma, jak ta kwota ma za dużo zer, to już jest, to już jest niedobrze, nie? Tam, hmm. dopóki jest mało, to jest okej. Okay. No ale z drugiej strony, jeżeli rozmawiamy o poważnych rzeczach i o, o zmianie no, takich kluczowych spraw w państwie, to to trzeba powierzyć ludziom i trzeba im za to zapłacić. Dlaczego trzeba im za to zapłacić? Dlatego, że naj, najchętniej za takie rzeczy zabierają się ludzie, którym nie trzeba zapłacić, czyli ktoś im już za to zapłacił, tylko w innej formie. No jeżeli mieliśmy, rozmawialiśmy kiedyś o ustawie o wiatrakach czy o czymś, która powstała i nikt nie wie, kto ją napisał, no więc jeżeli tworzysz tak, to musisz z nazwiska, z imienia i nazwiska powiedzieć, kto to będzie robił i dlaczego tej osobie to powierzyłeś. Bo chcesz to powierzyć ludziom, którzy wiesz, że nie siedzą u kogoś w kieszeni. Po prostu. Albo in vitro. No, na przykład. No, nikt nie wie, kto tam za tym stoi, kto to będzie obsługiwał i tak dalej, nie? Komuś na tym zależało, żeby to tak szybko pchnąć. Więc, więc masz pierwsza sprawa, to jest sprawa jakby pieniędzy i tego, jak ty je wydajesz i jakby przejrzystości całej operacji. Druga sprawa to jest to, co w tej, w tej ustawie czy w tej uchwale będzie. No, to jest tak samo ważne i, i tak jak słusznie powiedziałeś, no no fajnie by było, żeby nasi widzowie, żeby ludzie, którzy są tym zainteresowani, uczestniczyli w tworzeniu tego, bo te pomysły... I, wiesz, Ilość głów powoduje, że jesteś w stanie siąść, bo, bo ty sobie coś wymyślisz. Ja sobie coś wymyślę z mojej perspektywy, jak tu siedzę, ty z twojej, jak ty siedzisz. Nie wiem, człowiek, który, który jest tam ekspertem, czy siedzi w temacie, wymyśli ze swojej, ale jest bardzo wiele rzeczy, których my nie wymyślimy, nie uwzględnimy. No, ale to już mamy tutaj z życia, nie? że tam, wiesz, nieraz nas naprostowali w komentarzach. I tu nie chodzi o to, że ktoś tam wylał i tak dalej, tylko nas po prostu wypunktował, nie? Tak. Albo dostaję maile też, no dużo, ja się. Bardzo się posiłkuje przy tym, co do nas ludzie piszą odnośnie kolejnego gościa czy tematu, który poruszyć i tak dalej, tylko i też ja proszę, żebym żeby jakiś, yy, jakieś źródła ktoś podał i tak dalej. To mi też ułatwia jakby pracę przy tworzeniu tych naszych treści tutaj. Nie? Więc po części to, co się tutaj dzieje, to też nie jest tak, że my sobie wymyślamy i tak dalej. Nas interesuje yy, świat. Yy, szerokiej perspektywie, a nie tylko w jakiejś tam wąskiej, wiesz, specjalizacji dookreślonej politycznie czy jakoś ideologicznie, nie? No, I, chodź... i, I ludzie tutaj to współtworzą też, nie? Bo ja dostaję masę maili czy komentarzy i tak dalej, które sobie tam przeglądam i z których też wyciągam, nie? No oczywiście, że tak, no bo choćby jest prosta sprawa tego, co zobacz, co się zaczyna dziać w niektórych branżach na rynku pracy, zwolnienia, czyli Widzimy, że rynek przestaje, znaczy zaczyna wychodzić z tego rynku pracownika, co naturalnie spowoduje, że zacznie się przesuwać w stronę rynku pracodawcy. A nasze przepisy, prawa pracy, jakiekolwiek, one są niezmienione od lat. Tak jak były kiepskie, tak nadal są. One w ogóle nie przystają do dzisiejszej rzeczywistości. A do czego zmierzam? No zmierzam na przykład do tego, że gdyby je zmienić i dopasować do tego, co dzisiaj jest, to, to nawet jeżeli ten, ten rynek pracy sobie tam, Raczkuje w jedną, w drugą stronę, to te przepisy pomagają to amplitudę zmniejszyć. Nie? Czyli ktoś jest mniej pokrzywdzony tą zmianą, bo zawsze jest tak, że ktoś będzie zmianą bardziej lub mniej pokrzywdzony, albo ktoś będzie zyskiwał. No ale przepisy są po to, żeby to troszeczkę spróbować stonować. Nie? No ale nasze przepisy niczego nie, nie tonują. My jesteśmy po prostu skansenem. I gdzie byś nie zajrzał, którego kamienia byś nie podniósł, to tam jest napis skansen. Z ZUS, skansen. Skarbnik. Skansen. Albo, wiesz, łata na łacie i tak to jest ciągnione. Znaczy, od lat. Ja bym stawiał na młodzież. Nie? Tutaj fajny jest pomysł, taki. Nie wiem, czy, czy do zrealizowania, ale z tym młodym człowiekiem, który wchodzi na rynek pracy, jego zdrowia, składek zdrowotnych i tak dalej. Bo mi się wydaje, że widzisz, no, mamy przykład tego właśnie z którym jest ZUS. Nie? Wszyscy się damy. No wszyscy się damy po prostu tam żnąć, jak nie wiem, i nikt z tym nic nie robi. No przecież masę ludzi w, w Polsce płaci ZUS, masę ludzi, pracodawców płaci, płaci i płacze, nie? Ale nie ma tego takiego ruchu jak w przypadku rolników, że tam cała Polska ruszyła i zróbcie coś z tym ZUS-em, zróbcie coś z tym składką zdrowotną, zróbcie coś z tym Narodowym Funduszem, nie? Żeby to działało po prostu. Tylko. Pełna zgoda, tylko żeby to ruszyć, to należałoby najpierw przyznać się i uderzyć w piersi, że cała ta konstrukcja ZUS-u polega na tym, że wszyscy ci, którzy wchodzą do systemu, czyli młodzi, muszą wnieść pieniądze po to, żeby zapłacić tym, którzy z tego systemu korzystają i wychodzą. Nie? Czyli my na starcie, przepraszam, udupiamy młodych ludzi i obciążamy ich kosztami tego, że ileś lat temu nic nie zmieniliśmy i nic nie poprawiliśmy. No i, i gdzieś trzeba ten, ten, to błędne koło. E, przerwać. I moim zdaniem to nie jest tak, że tego się nie da zrobić. Da się to zrobić, tylko trzeba by było wy wykazać się żelazną konsekwencją przez wiele lat. Bo to nie jest program, że dzisiaj wprowadzimy te zmiany i, no bo wiadomo, jest budżet, to trzeba wszystko, ale można to policzyć i powiedzieć, jak to rozłożyć w czasie, bo inaczej ta sytuacja wygląda, jak ty chcesz to przyłożyć z grubej rury w jednym roku, a co innego, jeżeli stworzysz, to poinformujesz społeczeństwo i powiesz, mamy pięcioletni plan po to, żeby to. Była jakaś, wiesz, żeby to było zamortyzowane w jakiś sposób, nie było szokowe. No i teraz ten plan, o którym rozmawialiśmy, no, jest w Polakach niewątpliwie duży pokład przedsiębiorczości, takiej umiejętność kombinowania w pozytywnym sensie. No to teraz weźmy tą szkołę, zaprogramujmy tak, żeby po pierwsze już tych ludzi jakoś ukierunkowywać. Dwa, moment, w którym oni osiągają tą pełnoletność, dać jakąś jakieś preferencyjne zasady, żeby spróbowali, z czym się ta przedsiębiorczość wiąże. Prowadzenie swojej jednoosobowej działalności gospodarczej. Ale do tego trzeba spojrzeć na to, użyję wielkiego słowa, holistycznie. To znaczy, po pierwsze... Ten człowiek nie może być obciążony od razu ZUS-em od tego, czy opłatami, bo on musi spróbować, musi wystartować. Co więcej, wszyscy wiemy, że taki, zakładając, że jest zdrowy, zdrowy człowiek nie jest klientem zus -u. On nie jest, nie korzysta z tego, więc po co ma płacić? Eee, sprawa numer dwa. No, musi być objęty jakimiś szczególnymi, e, powiedziałbym, musi mieć prawa takie, które ograniczają ryzyko. No bo młody człowiek, po to mu dajemy tą szansę, że on może się poślizgnąć. E, w dzisiejszej konstrukcji prawnej w Polsce takie poślizgnięcie się może spowodować, że już do końca życia będzie pod, pod pręgierzem, będzie pod presją tego, że się pośliznął, i będzie za nim chodził komornik. I będzie wyleczony. Będzie już wyleczony na, na, na dobre. z działalności, z, z przedsiębiorczości. Właśnie, więc, to, no tak, ale do, do tego do, to wymaga, żeby to spojrzeć na to całościowo i spróbować to Tomek zrobić. A to, z czego ty się śmiałeś, bo, bo co, co mi przyszło do głowy, ale ja naprawdę bym to wdrożył, to jest to, żeby. Uczyć dzieci przez całą szkołę aktywności fizycznej, w zdrowym ciele, zdrowy duch. Co więcej, jeżeli. i dać temu jakieś parametry, to znaczy proste, nie? Co to znaczy zdro zdrowy albo wysportowany człowiek? Dlaczego? No bo potem, jak ten człowiek, nie wiem, ma to 18 lat, to się go. robimy się proste testy, tak jak ty musiałeś zdać na AWF, zaliczyć testy, nie? Musiałeś się zrobić. No jeżeli się okazuje, że jesteś sprawnym, zdrowym człowiekiem, to masz preferencję jeżeli chodzi o, o, o opłaty do systemu, no bo ty tego systemu nie obciążasz. A po pierwsze, zdrowy człowiek nie jest obciążeniem dla systemu, po drugie, on inaczej funkcjonuje, inaczej myśli, jest dużo bardziej kreatywny, bo to wiemy. E, a sprawa trzecia to jest taka, że wierzysz, że jeżeli w takim człowieku wyrobisz ten nawyk Nawy. ruchu, dbania o siebie, to on, nawet jak już nie będzie przymuszony żadnymi testami, on to będzie miał w sobie po prostu. Czwarta rzecz, o której się w ogóle nie mówi, to ten ruch, ten sport jest, wydaje mi się, kluczowy dzisiaj, kiedy, kiedy widzimy rezultaty tego, co się do nas dzieje, jak my zaczynamy być e, słabi psychicznie i jakie mamy problemy, a jednak to zdrowe ciało powoduje, i, i ten ruch powoduje, że nam jest łatwiej odeprzeć to wszystko, czym dzisiaj jesteśmy bombardowani, e, zasypywani. To nie jest jakiś plan nierealne, tylko ja wiem, że, że nikt się za to nie zajmie, bo to jest, wymagałoby ogromu pracy i, i zmiany w bardzo wielu dziedzinach, bo kolejna sprawa, no to są nauczyciele. Ktoś musi to pociągnąć, ktoś musi to wdrożyć. czy no właśnie, czy za, są, zapłacę minimalną. Zapłacę, raz, że zapłacę minimalną, a drugie, czy e, ci ludzie, którzy dzisiaj w tej edukacji są, mają mental odpowiedni do tego, żeby taką zmianę udźwignąć. Wiesz o co chodzi? Bo to trzeba się przestawić na zupełnie inne myślenie. Ja tutaj miałem taki, nie wiem, pewnie zaraz sięgnę do telefonu. Na dzisiejszy odcinek cytat Janusza Korczaka, który mi się pojawił. bo On jest dość ciekawy, jeżeli chodzi o. o jest kwestie, zgoda, Piotrek, jest zgoda. Jest zgoda, edukacja. Mogę użyć telefonu. do nagrania. Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział. Nie, żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał. Nie, żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało. I to jest przekleństwo dzisiejszych czasów, że młodzi ludzie biorą telefon do ręki i oni są, ich głowy są, wiesz, odrywane co chwilę czymś. Oni są zainteresowani teoretycznie wszystkim, ale tak naprawdę niczym. Niczego nie zgłębiają. Tak, i tam w ogóle jest, wiesz, mnie przeraża to ci guru, influencerzy, wyznawczy, wiesz, młody człowiek słucha jakiegoś tam gościa, czasami oni mówią racjonalnie, do mnie też to przemawia, ale warto by było sprawdzić tą drugą stronę, nie doczytać gdzieś, bo wiesz, no, jest tak, że są ci twórcy tych wszystkich, wiesz, różnych osądów i tak dalej, i na tym taki młody człowiek. Jak gdyby były, wiesz, nie wiem, je, trenuje i tak dalej, chociaż robi to źle, bo nie sprawdził, nie zweryfikował tego, co tam się dzieje. nie. To jest takie przekleństwo. Przechodzimy gładko do tych coachów, influencerów i tak dalej. Nie są ci wszyscy, tutaj. Tak, tak, tak. Potrzeb, wiesz, co mm -hmm. zrobiłeś dzisiaj dla siebie i tak dalej. Nie? I tam układają ludziom życie, tylko że ten młody człowiek nie, nie, nie ma tego, nie ma tej świadomości że ten gość, że to nie jest jego prawdziwe życie, że on udaje tak naprawdę. Nie? Że... I to nie jest jego garnitur, to nie jest jego samochód, to nie, jest, i tak to nie dalej, jest jego zegarek, nie? to nie jest jego dom, ale, ty, ale przyjmujesz z, z dobrodziejstwem inwentarza, że tak jest. takie Regresujesz i, się, i tylko gonisz, na i gonisz to, za tą utopią. No właśnie, ale zobacz Tomek, Problem według mnie sprowadza się do tego, że w takim razie brak jest tych autorytetów w szkole. Taki bardzo fajny film, nie wiem, to jest chyba lata 90., Stowarzyszenie Umarłych Poetów o nauczycielu, który tam prowadził zajęcia, ale to, 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 co się w tym filmie wydarzyło, to bardzo często dzieje się w rzeczywistości. Ja to widziałem w szkole mojej córki, która powiedziała, która miała polonistę, który te dzieciaki zainteresował tym, czego uczył tylko że był zbyt kontrowersyjny dla szkoły. On wychodził poza kanon, lepiej siedzieć cicho e, i kazać dzieciakom powtarzać, wiesz, e, nie wiem, kto w tym dowcipie, tam Słowacki czy Mickiewicz wielkim poetą był, e, koniec. Kropka, zajęcia zakończone. I tak mamy, jeżeli my, nie, nie, wiesz jak jest z młodzieżą, oni szukają autorytetów, naturalnie, jakichś wzorców, czegoś. Jeżeli nie dostarczy ich dom, jeżeli nie dostarczy ich szkoła, to oni sobie je znajdą tutaj. No, tylko wiesz, jaki to będzie dobór. Prawdopodobnie. No i, i, i a efekty tego my zobaczymy, a w zasadzie my ich już nie zobaczymy. Widzimy już. To. Znaczy, widzimy, ale przede wszystkim e, oni to potem na sobie odczują. Znaczy, ja powiem Ci tak z własnego podwórka tutaj, jeżeli chodzi o AWF i tak dalej, bo rozmawiałem ostatnio z moim y, dawnym nauczycielem gimnastyki, jak to właśnie wygląda. I on no, ciekawą taką tutaj rzecz powiedział. No, mówi, wyobraź sobie, że. Przychodzi do ciebie na studia gość, który przez dwa lata miał WF online, nie? I on y, już nie zdaje tego egzaminu, który ja miałem, że tam trzeba było się nabiegać, napływać, gry zespołowe, nie? Test z polskiego, test z tego. On, on przychodzi na te studia, bo ma do, jakieś tam, tam punkty ma, no i na przykład y, na basenie to ma się tylko nie utopić, nie? Już nie ma pływania na czas i tak dalej. I mówi: Dobra, no przyszedł już, jest ten, jest ten student, nie? Ale mówi y, oni na przykład na gimnastyce. Nie robią już takich wie, rzeczy, jak myśmy robili. Mało tego, jeżeli tam, nie wiem, nie zaliczy podciągnięć, nie zależy jakichś prostych elementów gimnastycznych, to on mówi, nie może ich uwalać, bo by nie miał studentów. I musi ich puszczać, nie? bo jakby ich wszystkich uwalił i szedł jak gdyby tym programem, który myśmy mieli tam powiedzmy 20 lat temu, to by prawdopodobnie nie było tej uczelni, nie, bo to jest na wszystkich tych przedmiotach. I teraz mówi, i to jest y, śmieszno straszne, ale tak naprawdę to jest straszne, bo mówi, ten gość wychodzi na rynek pracy i zostaje nauczycielem wychowania fizycznego. To jaki to jest wyrzecz te... dla, dla moich dzieciaków A, i, proces... i dlaczego ja muszę znowu właśnie. I to jest ja jestem tego przykładem. Dlaczego te dzieci moje muszą chodzić do tego gościa na gimnastykę prywatnie, za którą płacę, muszę tam je dowieść raz czy dwa razy w tygodniu. Dlaczego tego dlaczego nauczyła ma w szkole? Nie? A dlaczego musisz, jak ci się coś dzieje i chcesz iść do lekarza, to musisz zapłacić? Bo gdybyś chciał to zrealizować przez NFZ no, ale to powiem ci mało tego, że jeszcze trzeba zapłacić, to i tak trzeba czekać na terminy. Więc w moim przypadku to dobrze, że są jacyś tam znajomi, którzy przyspieszają pewne rzeczy. No, ale to znowu wracamy do układów komunistycznych, no ale ty mówisz gdzie liczą o, się znajomości. Ty mówisz o. No, bo siedzi w nas, homo sovieticus, myśmy de facto się nie tak bardzo zmienili. To jest ten problem, to jest klucz dzisiejszego odcinka. Społeczeństwo obywatelskie to jest takie, które bierze sprawy w swoje ręce, nie oczekuje, że system. Czyli politycy, czy, czy urzędnicy coś za nich zrobią, tylko my przychodzimy z gotowymi rozwiązaniami i mówimy wam, sprawdzam, tego chcemy, a jak nie, to wychodzimy na ulicę, coś, co nam pomogło lata temu się uwolnić solidarnie. To znaczy, nie patrząc, że aha, ja z tym panem nie będę szedł w proteście, bo on głosował na tą partię albo on na tamtą, tylko mamy jakąś ważną sprawę społecznie do załatwienia dla nas wszystkich i się. I idziemy razem i protestujemy, bo nam na tym zależy. I nie zostawiamy tym panom, którzy potem klikają w guziczki za nasze pieniądze, nie zostawiamy im innego wyboru. Bo oni wiedzą, że jak tego dla nas nie zrobią, to nas zobaczą pod tym sejmem, a przy następnych wyborach my będziemy pamiętali. Tak, ale to ja mi się wydaje, był taki wielki ruch, chyba 10 milionów członków liczył, nazywał się Solidarność i tak dalej. Nie? To też nie skończyło się za dobrze, z tego względu, że ktoś nie zrobił odpowiednich bezpieczników na tych przywódców, którzy z tego ruchu się wyłonili. Bo to, widzisz, to ja jestem dalej za pomysłem lobbyści dla Polski na zasadzie takiej, że lobujemy, ale też, którzy że tam właśnie nie zrealizujemy i tak dalej, żeby jednym z takich e, inicjatyw obywatelskich było to, że jeżeli ty przez pięć lat nie, zre, nie, nie zrealizowałeś żadnych z naszych rzeczy, to ty dożywotnie jesteś pozbawiony pełnienia funkcji publicznych. No ale oczywiście, no, tylko, tylko widzisz, to co się stało z Solidarnością, wszędzie się znajdą ludzie, system zawsze się będzie psuł, bo to są ludzie. Jego trzeba non-stop naprawiać, aktualizować, ale my tego nie robimy. Myśmy naszego systemu nie zaktualizowali. Ostatnie nasze osiągnięcie jako takiego społeczeństwa to jest 89. rok. I od tego czasu uznaliśmy, że wszystko zostało zrobione i coraz bardziej oddajemy to, co się dookoła nas dzieje Ta zewnętrznym, zewnętrznym siłom, przypadkowi, zewnętrznym siłom, wielu rzeczom. Rozumiesz? I teraz ja mówię o tym, że my musimy w ramach tego, co jest nam dostępne, co jest naszym prawem wziąć z powrotem poukładać to, spróbować i to nie chodzi tylko o tą naszą propozycję ale chodzi o to, żeby też inni się zabrali do roboty, którzy mogą, którzy aktywizują różne grupy społeczne, zabrali się ale nie tylko do gadania, tylko do tworzenia tego i robienia tego bo y, wspomniałeś wcześniej y, um, osobę no dzisiaj będącą w Sejmie, a w, wcześniej kojarzoną z rolnikami i tak dalej prawda? no to dużo lepiej spożytkowałby swój kapitał polityczny który miał nie idąc do Sejmu, tylko skrzykując tych ludzi i przygotowywując te ustawy, po prostu przynieść gotowe rozwiązania, tego chcemy. To wtedy się agrounia, tak, nazywało, tak? A mówisz o ma tym małym takim... Tak, tak, tak. No, no właśnie. No ale Wiesz... widzisz, to dlatego i dlatego moja odpowiedź na to, czy ja kiedykolwiek widziałbym się w polityce, jest absolutnie nie, dlatego, że stajesz się kółeczkiem, trybikiem bardzo ograniczonym i takim który musi robić to co mu mówią. A my dzisiaj rozmawiamy o tym, żeby wyjść poza to i A jakbyś na przykład mógłbyś zostać jakimś szogunem? Nie, myślę, rolę szoguna powierzył tobie, słuchaj. Ładcą absolutnie. Nie, nie, ja bym rolę szoguna ja się nie nadaje na szoguna, A ty byś był dużo lepszym szogunem. No nie wiem, Piotrek. No ale ja wiem. To jest dobry pomysł. No, to jest doskonały pomysł. <laughs> Wiesz, więc, więc o tym, o tym dzisiaj mm, mówimy. A wracając do, jeszcze do, na chwilę do, do kwestii tej, tej edukacji i tej, tej tego, co powiedziałeś o AWF-ie, no to zobacz, że to się dzieje na dużo wcześniejszym etapie. A czym innym nie jest e, dopasowywanie matury, egzaminu maturalnego, do tego, żeby osiągnąć odpowiednią zdawalność. No, nie, to, no, to raczej... co my, no to co my w tym nie, momencie to to jest, weryfikujemy? Mi się teraz właśnie przypomniało też, zobacz, jak ja miałem AWF, to miałem przez dwa lata pływanie. Nie? Pierwszy rok to, żeśmy tam szlifowali te wszystkie style. Drugi rok to była teoria zakończona ciężkim egzaminem i metodologią nauczania. Nie? Czyli uczyliśmy się, uczyliśmy jak pływać te dzieciaki, czy tam na sobie uczyliśmy różne metody. Od, w ogóle uczyliśmy od podstaw nauki pływania, nie? Po czym ja... Kończysz takie studia i ty, żeby na przykład pracować na basenie, to musisz zrobić y, kurs instruktora nauki pływania, który trwa tam powiedzmy dwa czy trzy weekendy, kosztował tam 700 zł, bo bez tego ty z tym dyplomem po AWF-ie nie mogłeś się rozpocząć w pracy. I zobacz, no. Ktoś... Były tam takie firmy, które tłukły na tę monetę, bo takich kursów było pełno i ja... Gdzie miałem dwa lata ciężkiej harówy z tego pływania, byłem na równi zestawiony na rynku pracy z gościem, takim powiedzmy jak ty, który ledwo umiał pływać, zrobił ten kurs instruktora pływania i uczył pływać. A jak ma I się. Teraz, I teraz przychodzi matka z dzieckiem, jak ona ma zweryfikować, który będzie lepiej uczył pływać. Nie? A jak wygląda kwestia pozwoleń na broń dla byłych żołnierzy? Przychodzą ludzie, obyci z bronią, Ta. wiedzą o niej więcej niż instruktor, który ma go żeby milion pocisków przepuścili Wystrzelił przez kilka karabinów. i on musi przejść tą samą ścieżkę co ja żeby dostać e, broń no powiedz mi, gdzie tu jest sens i gdzie logika o tym rozmawiam Popatrz ty, jeżeli dyskutujemy to tych pól na których jest tyle bzdur jest, i to najśmieszniejsze jest to że my nie będąc politykami, nie będąc związani z jakąś partią my nie musimy się trzymać żadnych reguł. Co więcej, możemy otwarcie powiedzieć, że na przykład pewien, pewien schemat zaczerpnęliśmy, bo on dobrze działa. Nie wiem ze Szwajcarii. Nie, obrona cywilna. Załóżmy. Ja nie mówisz. A wiesz o co mi chodzi? Że bierzesz rozwiązania, możesz sobie wybrać rozwiązania, które działają bardzo dobrze, są sprawdzone. Nie musimy tego koła na nowo wynajdywać. My po prostu musimy je do naszych realiów em, dopasować. A w tym momencie nie dzieje się nic albo liczymy na to, że ci ludzie, ale oni są. Zobacz, czym oni są zajęci. Już zaczynają się jakieś utarczki wewnątrz koalicji, tu są zajęci tym, tam są zajęci tamtym, to się po prostu nie stanie. I to obojętne, kogo nie wybierzemy, to się po prostu nie stanie. No wszystko jest na niekorzyść polskiej racji stanu. Podziały, kłótnie. Podziały. I jeszcze kończ, jakby wracając do twojej myśli a propos Solidarności, zobacz, jak została rozmontowana solidarność. Wiadomo, ludzie, podzielona na kawałeczki. Rozpadła się i ona dzisiaj już... Tak. To już to jest, jest tylko nazwa. Jest to samo robi się z nami. Dzieli się nas na, na jakieś, wiesz, grupy, podgrupy, żebyśmy nie mieli odpowiedniej siły rażenia. Żebyśmy byli na siebie poobrażani, bo yy, właśnie rolnicy to może, a z myśliwymi, no nie wiem, czy my pójdziemy z myśliwymi, a jak z myśliwymi, to my nie możemy pójść z kierowcami ciężarówek, bo kierowcy ciężarówek to mają lepiej od nas. To nie będziemy z nimi protestować. Mhm. <grymna> no w I teraz, i teraz i, i, prosta sprawa. Jak działy się te chocki-klocki z, z ceną paliwa i, i z tym? Nie było żadnych protestów. Wszyscy czuliśmy, że coś, coś jest na rzeczy i że jesteśmy robieni w bambuko, ale jakby no co, no przeszło, nie? Ta sama wcześniej kiedyś rozmawialiśmy... to kupił. No tak, no tylko tylko wiesz czym to się kończy, no się, mówi ci, kończy się tym, że salami ta laska salami, ona nie jest nieskończona. Jak po, w końcu te plasterki podkrajasz je ale to ja, tam bym, nic nie ja, bym, zostanie. ja bym po prostu zrobił nowe salami. No, może być, tak. No, możemy. możemy. Nie, w ogóle nie patrzyłbym na to stare pocięte, tylko po prostu robił nowe. Stąd też pomysł tutaj z Radkiem Pogodą, który będzie głównym wykonawcą, żeby za, zacząć coś robić w tym kierunku. I tak jak powiedziałem nie raz tutaj, że ja stawiam po prostu na, na dzieciaki, nie? Bo to, co już jest teraz i tak dalej, jeszcze jak czytam te wszystkie książki, Yy, chociażby teraz, mówisz, kończy tą wielką szachownicę. To tam Amerykanie podchodzą do rzeczy. Oni są pragmatyczni, no, jacy by nie byli, i tak dalej, ale tam jest planowanie nie na 2, 3, 4, tylko na 20 lat, nie? No tak, tylko o tym, o tym rozmawialiśmy. Teraz wyobraź sobie, że ja się zajmę moimi tam, powiedzmy, dzieciakami, które są tam. Czy zajmiemy się w ogóle wszyscy dzieciakami, które mają 10, tam 12 lat i weźmiemy się za to dość mocno. To my za, yy, za 10 czy 8 lat. To zleci tak, to, to my już będziemy mieli tego świadomego obywatela, nie? Bo to, co jest teraz, to już jest moim zdaniem musztarda po obiedzie. Ale wiesz, że to się szybko dzieje. Pamiętasz taką firmę Nokia? Korzystałeś. Wszyscy, każdy, kto chciał mieć. Miałem rekordy, jak grałem no, na, na lekcjach w Snake'a. No ale popatrzcie, Impact. Ka ka każdy, ka każdy szanujący się obywatel miał telefon Nokia, bo były najlepsze. I wydawało się, że jest Nokia, a potem długo, długo nikt i nic z tego nie może zmienić. No. I ile Gdzie to trwa? Gdzie jest dzisiaj Nokia? Gdzie są telefony Noki? Nie ma telefonów mm. Noki. E i, I tak jest z rzeczami, o, którymi, o których my dzisiaj e, rozmawiamy. Jeżeli prześpisz ten moment, jeżeli my przesypiamy kolejne jakieś e, momenty, gdzie moglibyśmy coś zrobić, to za chwilę tego nie ma. Jeżeli przespaliśmy już kwestię jedną, którą wcześniej wspomniałem w którymś odcinku, kwestię transportu w Europie, to znaczy daliśmy sobie ten pakiet mobilności, został wdrożony ten pakiet mobilności, bardzo niekorzystny dla polskich film e, transportowych. I, i plastereczek. Up. Odkrojony. I następny plastereczek. A teraz rolnicy. A plastereczek odkrojony, nie? A tu sprzedaliśmy na brzeże i dostajemy z tego czynsz jak za średniej wielkości restaurację w centrum Krakowa. A no to plastereczek odkrojony, nie? I kroimy. No, smutne. Właśnie. Dla, dlatego trzeba coś z tym zrobić. Tak, ja też uważam, że trzeba coś zrobić, bo, bo po prostu nam się skończy salami i zostaniemy o chlebie i wodzie. To z mojej strony dzisiaj tak dzisiaj naprawdę to monolog na, na najwyższym poziomie. nie Dobra, nie proszę ze mnie żartować. Nie musisz, nie musisz się podlizywać i takie dla mnie możesz być szczególnie. Nie chciałem cię w trakcie przerywać, ale chciałem wyjść z taką propozycją, że po prostu zrobię taką, wiesz, woskową figurę i tutaj ją postawię, ewentualnie dam tu telefon, że będę sam słyszał i też sam coś tam wiesz. Aha, jedno zdanie i tak. Wmontujemy syntasatorek i będzie, mm -hmm, wstrzyka, tak. tak mm -hmm. no, i on tam kiwnie głową na sznureczku, <noise> ktoś tu będzie z tego pociągnie. To umawiamy um, się, że następny odcinek ty ciągniesz, a ja robię tak, mm -hmm, Tak. Ale wie, że ja bardziej jestem. Nastawiony od, o, odręczny, na, czyn. Jestem na czyn. odręcznych robót bardziej niż od gadania, nie, bo nie lubię po prostu gadać. No dadać. To, dobrze. No. Ale ciekawostką jest na sam koniec. Powiem, że dzisiaj byłem rozmawiać z jednym z burmistrzem uh -huh. y, i no, coś fajnego może się urodzi, o czym będziemy na bieżąco informować. To ja ci też ciekawostkę powiem, a ja wczoraj rozmawiałem z radną dzielnicy, która m, uczestniczyła w obchodzie dzielnicy wraz z urzędnikami miejskimi y, budynków użyteczności publicznej to jest szkół i przedszkoli. I mówi tak, Piotrek, mówi, ty sobie nie wyobrażasz? Jak to wygląda? Mówi, w ogóle ta pani ma taką wielką listę. Mówi, te, te budynki to wszystko, to jest katastrofa. Wszystko jest do zrobienia, to jest, nie, nie wiesz. Nie? I teraz wyobraź sobie, jak to się ma do tego, że te budynki według e, Unii Europejskiej, e, tego nowego naszego wspaniałego Zielonego Ładu do 2000, 2000, przepraszam, to ci, którzy mnie zawsze poprawiają, słuchają, do 2028 roku mają stać się zeroemisyjne. Tomek, no. Opowiedz mi tą historię. Nawet jeżeli te pieniądze pójdą, Unia je pożyczy, my będziemy musieli je oddać, to zrealizujemy zeroemisyjność kosztem tego, żeby dzieciaki miały tam to, co, co potrzeba, żeby był. No i będziemy wszyscy szczęśliwi, bo mamy zeroemisyjne przedszkole. Gasimy światło, wychodzimy. Dziękuję. Bardzo dziękuję i do następnego. Do widzenia.